Witamy ponownie. Dzisiaj spotykamy się z Damianem Rybakiem, kustoszem naszej bazyliki. No już możesz powiedzieć troszeczkę o swojej pracy. Ile pracujesz? To raczej nie można powiedzieć, że to jest praca, tylko raczej pasja. I jedno i drugie. Wykonuję tą pracę, można powiedzieć, z pasją już od 20 lat. A jest to jednak praca, ponieważ no, utrzymuję się z tego, zarabiam na tym i jestem w parafii zatrudniony jako przewodnik i kustosz muzeum. Więc to już 20 lat. Można powiedzieć, ilu turystów przebija się w ciągu roku przez naszą ile wycieczek, jak to wygląda? Więc odkąd przybył do Strzelna ksiądz Otton i zaczął remontować te zabytki, zaczął przywracać im też dawną świetność, i odkąd no, zostałem przewodnikiem na wzgórzu Świętego Wojciecha, tych ludzi przyjeżdża coraz więcej. W pierwszych latach ten wzrost turystyki był dosyć wyraźny, bo nawet o 100% potrafiło kolejnego roku więcej przyjechać. Natomiast teraz jest to, tak bym powiedział, unormowane. I około 50 tysięcy turystów Strzelno odwiedza i z kraju, i z zagranicy. Taka też ciekawostka. W zeszłym roku tak sobie zapisywałem te kraje, które tutaj Strzelno odwiedzają, i turyści byli z 45 państw. Wzrost, bo w 2018 byli z 42, a 17 z 40, więc tak można powiedzieć, każdego roku jakby z większej ilości państw turyści tutaj docierają. Niestety taką smutną rzecz zauważyłem, że jest spadek ze szkół. Ja myślę, że to związek tutaj miały też ostatnie strajki nauczycieli, że nie było żadnych wycieczek organizowanych, ale miejmy nadzieję, że w tym roku te wycieczki szkolne się poprawią. Bardzo chciałbym też, żeby uczniowie naszych lokalnych szkół przychodzili na wystawy czy na zwiedzanie. Ja bardzo często właśnie nauczycielom mówię, żeby przychodzić poza sezonem, jak tych turystów jest mniej, żeby nasi uczniowie znali historię swojego miejsca urodzenia i najważniejszych zabytków. Niestety tak nie jest, bo bardzo mało naszych lokalnych szkół odwiedza chociażby to muzeum, a najciekawsze jest to, że od 20 lat, jak muzeum funkcjonuje, zwiedzanie do mieszkańców jest zupełnie darmowe. Więc jak coś jest darmowe, to się na to nie przychodzi. Jak coś jest bardzo płatne, no to jedzie się do dużych miast, do Warszawy i do Krakowa czy innych, tutaj chociażby Poznania, Torunia, Gdańska, a na miejscu za darmo z atrakcji się nie korzysta, więc to troszeczkę jest smutne. Więc przy okazji tego wywiadu zachęcam tutaj nauczycieli, żeby te wycieczki szkolne, najtańsze właściwie, bo tylko w ramach i zajęć lekcyjnych, i po zajęciach można z uczniami na wzgórze Świętego Wojciecha przybyć i pokazać te zbiory. Więc życzę dużo zwiedzających i dziękujemy mieszkańców za to, że no, swoją osobą pan promuje nasze miasto, tak, bo nie ukrywajmy. No bardzo często mówi się, że przewodnik jest ambasadorem danego miejsca, że większość przybywających osób to właśnie ma kontakt z przewodnikiem i od niego zależy, co o mieście i o regionie i o zabytkach i o przyrodzie i o innych rzeczach powiem, bo te rzeczy wywożą po prostu dalej w świat, więc ja też mam nadzieję, że tutaj pan redaktor pokaże te zabytki w tym świetle takim nieznanym mieszkańcowi Strzelna i zachęcić do tego, żeby przybył to zobaczyć na miejscu. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.